Cześć, cześć, witajcie kochani. Właśnie jadę kupić torebkę do sukienki na galę forum Women Power i powiem wam, że dzisiaj robię sobie przerwę, bo po prostu można zaświrować, jeżeli trzeba ogarnąć 300 osób ponad, plus jeszcze media, plus jeszcze dużo innych rzeczy. No mamy niecałe 2 tygodnie przed, a jeszcze w ten piątek, kochani, jadę do Kielc, odbieram wyróżnienie osobowości roku z lokalnej gazety Echa Dnia. Plus dodatkowo, kochani, no sprzedajemy dom rodzinny i to jest taki bardzo gorący dla mnie czas, bo z jednej strony tu praca, z drugiej strony pożegnanie się z domem rodzinnym. Dosłownie mija 5 lat od śmierci taty i to jest taki dla mnie wyjątkowo trudny czas, bo trudny i z jednej strony trzeba to oddać w dobre ręce i puścić dalej tą energię w obieg, bo tak jest, to wszystko jest, coś przemijamy, każdy z nas przeminie. I kochani, jedynie drzewa rosną po 1000 lat i mają tutaj to długie życie na ziemi zapewnione. My ludzie mamy ten czas ograniczony i jesteśmy tutaj tylko takim ziarenkiem piasku i przechodniami na ziemi. I posłuchajcie, no myszka czy jakiś chomiczek żyje 2 lata, my żyjemy statystycznie około 80 lat. Drzewa niektóre potrafią i przeżyć 1000 lat, a więc no każdy z nas ma tutaj jakąś przestrzeń, wszystko jest zmianą, zmieniamy się, jesteśmy energią i trzeba też puścić to wolno. Sama sobie to wmawiam, ale nie jest to łatwe, szczególnie jak ja się w tym domu rodzinnym jako jedyna z rodzeństwa wychowałam jako dziecko, bo reszta z rodzeństwa wychowała się w domu babci, akurat nie w domu rodzinnym. I powiem wam, no to jest taki piękny czas z jednej strony odpuszczenia, puszczenia tego wolno, z drugiej strony ogarniam tutaj te 250 kobiet plus obsługa, czyli prawie 300 osób na galę forum Women Power. No obsługę też liczę jako osoby, kochani, bo będzie nas dużo i będzie naprawdę działo się bardzo dużo. Dziś potwierdziła Aida, że będzie z nami, a więc mamy i Dodę, i Aidę, i Iga Świątek, i po prostu moc kobiet, moc cudownej energii. A ja tutaj dedykuję tą galę dla wszystkich naszych babć, prababć, dla naszych przodków. Dlaczego? Dlatego, że pojawiamy się tutaj na ziemi, tak jak mówiłam, jako przechodni i przechodnie i tak naprawdę to ten cały gdzieś tam ród idzie dalej i te pokolenie niesie kolejne pokolenie za sobą i tak naprawdę jesteśmy tutaj dzięki naszym przodkom, dzięki naszym babciom, prababciom i jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, dzięki ich sile, determinacji, dzięki ich pracy, dzięki ich wysiłkowi mamy w tej chwili lepsze życie niż miały nasze babcie, prababcie i praprababcie. A więc na pewno postaram się zadedykować tą galę wyjątkowo do połączenia się właśnie z naszymi przodkami, dlatego że zbiegło się to z rocznicą śmierci taty, zbiegło się to też z tym, że oddajemy w dobre ręce dom rodzinny i kawałek tej ziemi zostawiam dla siebie, kupuję właśnie od rodzeństwa, spłacam ich i powiem wam, że właśnie będę chciała tutaj nawiązać do tych pokoleń, do tego, że my zostawiamy po sobie jakiś ślad i te nasze pokolenia dzięki temu, co my tutaj robimy, mają łatwiej i te nasze przyszłe pokolenia dzięki temu, co teraz wypracujemy, będą miały kompletnie inne życie. Ale też tutaj będę nawiązywała właśnie do tradycji naszych mam, babć, przodków, do łączenia pokoleń, do tego, abyśmy właśnie stawiali na relacje, bo tak naprawdę przy końcu życia nie będziemy odhaczać kolejnych projektów do zrobienia, tylko do tych relacji, które gdzieś budowaliśmy z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną. No różnie to z tą rodziną bywa, czasami jest się tylko na obrazku czy na zdjęciu, ale tak czy inaczej warto pamiętać o tym, co te nasze kobiety w rodzie przeszły i jaką drogę one miały, a jaką drogę mamy my. I powiem wam, że moja mama przeżyła ogromny głód jako młoda dziewczynka w Górach Świętokrzyskich, jedna z
dziewięciora rodzeństwa i powiem wam, nie było jej łatwo. Nie było jej łatwo nadal w podświadomości, nawet przed końcem życia miała to, że może jej nie starczyć i ja będę chciała tutaj zmieniać te kody w podświadomości kobiet, aby mogły wiedzieć, że mogą zmienić swoje życie, mogą zmienić te kody, które nosiły przez pokolenia i w pewnym sensie uzdrowić te 7 pokoleń przed i 7 pokoleń po nas. Dlatego, że jeżeli my uzdrowimy w sobie te kody, to też to działa na cały nasz ród i będę też o tym mówiła, kochani. Akurat ten temat wypłynął tutaj, wypłynął bardzo mocno przy pracy nad forum Galo Women Power, tą drugą edycją. Kręgi kobiecego wsparcia, ale docenienie tego i wdzięczność za to, co dały nam nasze babcie, prababcie. I Aida będzie takim łącznikiem, bo Aida bardzo dużo mówi o swoich przodkach, o babciach, prababciach. I akurat jest Gruzinką, ale to też już jest Polka Gruzinka, która mieszka tutaj z nami. I właśnie Aida bardzo pięknie mówi zawsze o tych przodkach i ma duży, ogromny szacunek do przodków, do babci, do prababci, do wraca do tych historii przodków. I powiem wam, ja dopiero odkryłam moją prababcię Jadwigę kilka lat temu, która kupiła kawał ziemi w czasach 150 lat temu, zarobiła duże pieniądze w handlu i kupiła swoim synom ziemię. Gdzie kobieta 150 lat temu, kochani, była taka przedsiębiorcza, zaradna? I myślę, że ten gen przedsiębiorczości, łączenia ludzi mam po babci, po prababci Jadwidze, czyli mamie mojego dziadka Walentego, która właśnie dziadkowi i wujkowi sprezentowała przepiękną ziemię, której kawałek po prostu odkupię w tej chwili. I powiem wam, będę wracać do tego, do tej historii, tych przodków, do tych pokoleń, do tego, że jesteśmy tu przechodniami i do tego, żeby mieć dużą wdzięczność do naszych babć, prababć, mam, docenienia tego, co przeszły. A zobaczcie, przecież moja mama nie żyła 150 lat temu, ale przeżyła ogromny głód. Było akurat po II wojnie światowej, dziadek miał bardzo dużo dzieci. No i te dzieciaczki cierpiały. Ja pamiętam, mama opowiadała, jak urodziło się kolejne dziecko w rodzinie, to siadły dzieciaki, dwie dziewczynki i płakały na ganku, bo płakały, że nie będzie jedzenia. I wy tego nie znacie, ja tego nie znam, ja nie wiem, co to jest głód, ale moja mama przeżyła głód i no nie życzę tego, żeby ktoś z was przeżywał to, co... Zobaczcie, ile nasi przodkowie musieli przeżyć i dać siebie, żebyśmy my mogli żyć lepiej. I o tym też będę... To będzie taki temat, który wypłynął ostatnio w moim życiu. Ale to jest temat, gdzie powinniśmy oddać wdzięczność, pokłon dla naszego rodu. Powinniśmy oddać pokłon dla naszych babć, prababć, mam za to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, że mamy lepsze życie, bo ja mam naprawdę cudowne życie. Mieszkam sobie w Warszawie, może nie w pałacu, ale w fajnym miejscu. Zarabiam, spełniam się, żyję z pasją. Rozwijam się, szkolę się. Całe życie miałam możliwość jeżdżenia po świecie i uczenia się i mam nadzieję, że moje pokolenia w moim rodzie będą miały jeszcze lepsze szanse na to, żeby realizować siebie i pokolenia w waszym rodzie, w waszych rodzinach będą miały tak samo, bądź jeszcze lepiej. I powiem wam, tak bardzo rzadko doceniamy to, co mamy i bardzo rzadko doceniamy i mamy taką ogromną wdzięczność do tego, co się dzieje w tej chwili. A dzieje się bardzo dużo, mimo pandemii, mimo wojny na Ukrainie, mimo inflacji. I tak mamy życie 100 razy lepsze niż moja mama. Mama opowiadała, że jedli ziemniaki albo czasami nawet chleba nie było w domu. I nosiły buty na zmianę, dzieci butów nie miały. I takie były realia życia. To przeżyła moja mama Cecylia i mój tato był jedynakiem. Nie miał ogromnej biedy, nie przeżył tej biedy, bo był jedynakiem. Ale moja mama przeżyła ogromną biedę i głód jako dziecko. I wiem, że część z waszych mam, czy babć, czy prababć też przeżyło takie sytuacje. I zastanówcie się, kiedy narzekacie na swój los, na swoje życie,
co przeżyli nasi przodkowie. Zastanówcie się, czy jest sens marudzenia nad tym, że teraz ceny poszły trochę w górę, ale macie co do garnka włożyć, w co się ubrać i mamy o wiele lepsze możliwości życia, zarobkowania niż te 100 lat temu, 150 lat temu. A ja będę chciała tutaj oddać duży pokłon mojej właśnie prababci Jadwidze, która zarobiła na tą ziemię i na ten dom. To zarobił tato, ale na ziemię, na której stoi ten dom i na las i na te działki, na to wszystko zarobiła moja prababcia Jadwiga, gdzie dowiedziałam się o jej istnieniu kilka lat temu dosłownie i dowiedziałam się, że to właśnie ona zarobiła na to, nie pradziadek, tylko babcia, prababcia Jadwiga. I być może ona miała tyle odwagi, ile ja mam ja, gdzie i jako młoda dziewczyna też ona była tym pierwiastkiem zmieniającym ten jej ród, a ja w pewnym sensie poprzez studia za granicą, ja byłam pierwsza w rodzinie, która poszła na studia w najbliższej rodzinie, potem oczywiście moje bratanki, siostrzeńce i bratanice, siostrzenice i nawet brat i siostra poszli też na studia, ale po mnie. A więc ja byłam tą pierwszą taką w moim rodzie najbliższym kobietą, która poszła na studia, kochani. Ja jestem w szoku, bo taka jest prawda, że byłam pierwszą kobietą na studiach w moim rodzie. Mama nie była na studiach, babcia nie była na studiach, nawet nie pokończyli u nas, moje siostry pokończyły licea. Potem dopiero jak ja zaczęłam studiować, to wszyscy poszli dalej. I to jest właśnie to, że mamy ogromną zdolność do zmieniania tego naszego rodu, ogromną zdolność do zmieniania losu całego naszego rodu i podciągania go w górę. To tak samo jak ja jestem mega dumna, że i moje bratanice, siostrzenice i no, większość tutaj z dzieci mojego rodzeństwa kończyło dobre uczelnie i radzi sobie, bardzo dobrze radzi sobie w życiu. I cieszę się, że byłam tą pierwszą taką prekursorką, bo byłam najmłodszą z pięciorka rodzeństwa, która nie dosyć, że dostała się do najlepszego uniwersytetu w Polsce, bo na Uniwersytet Warszawski, co nie było łatwe, bo ja pochodziłam ze wsi, poszłam do szkoły w Kielcach prywatnej i w prywatnej szkole zazwyczaj dzieciaki szły do prywatnych uczelni, a nie na Uniwersytet Warszawski. A potem dostałam stypendium rządu hiszpańskiego na doktorat Akademii Dyplomatycznej i Johns Hopkins University. Tak, jestem z tego dumna. Tak, jestem z tego dumna, bo mało która dziewczyna wtedy coś takiego miała taką chęć po prostu pójścia dalej, uczenia się. Uczyłam się w kilku językach, po niemiecku, po hiszpańsku, po angielsku i powiem wam, że to mam w sobie i tego mi nikt nie zabierze, tak jak mówiła babcia Józefa. Dziecko, ucz się, bo tego ci nikt nie odbierze. Tej wiedzy, tego doświadczenia, tego poznania, nikt ci tego nie ukradnie. Mogą ci zabrać dom, mogą zabrać ci wszystko, ale wiedzę, którą masz, będziesz miała. I te słowa babci Józefy pamiętam do tej pory, bo był to bardzo taki dobry człowiek, kobieta anioł. Babcia nie miała, też po prostu w czasie wojny wyjechała do Niemiec, bo ją wywieźli. Też śpiewała, nauczyła się tam kilku piosenek po niemiecku, ale powiem wam, że to jest niesamowite, że nie doceniamy tego, co mamy, a mamy ogrom, mamy bardzo dużo. Nie doceniamy tego, że te nasze pokolenia musiały się nacierpieć, ile musiały przeżyć, żebyśmy my mieli w tej chwili lepsze życie. Ja wiem, że tutaj ludzie zaczną narzekać, inflacja, to tamto, siamto, ale posłuchajcie. Nie znam ani w Polsce, ani no w Polsce akurat nie znam sytuacji, żeby dzieci nie miały butów, czy dzieci nie miały jedzenia. Bo jest bardzo dużo w tej chwili pomocy i socjalnej, i jakiejkolwiek, i zbiórek, że jeżeli ktoś nie ma, to ktoś inny pomoże i da. A wtedy był taki głód, że moja mama nie miała butów.
jako dziecko. Moja mama cierpiała głód z rodzeństwem, a więc powiem Wam, doceńmy to, co mamy. I bardzo się cieszę, Pani Ewo, że Pani docenia to, co Pani ma. I liczę na to, że reszta osób też doceni i będzie wdzięczna za to, co ma. Jestem wdzięczna, że jestem tu, gdzie jestem, że mam cudownych klientów, cudowne osoby, które będą też na tym wydarzeniu. Jestem wdzięczna prababci Jadwidze, bo teraz ta część z tego domu, którą sprzedajemy, pójdzie na ziemię, którą ona zarobiła. To jest legactwo mojej prababci Jadwigi, bo to ona zarobiła te pieniądze. To nie była nasza ziemia od pokoleń, to była ziemia kupiona 150 lat temu przez babcię Jadwigę. Ona pochodziła z innych stron w ogóle i jej mąż pochodził w ogóle zza góry. U nas się śmiejemy, bo mamy w Górach Świętokrzyskich małe góry. I górale z gór tych wyższych śmieją się, że my to nie górale, bo co to za góry, to pagórki. No ale Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Europie i mają ogromne pokłady i kryształu górskiego, i ametystów, i krzemienia pasiastego, i ogrom różnych minerałów, których nie ma w ogóle w innych zakątkach świata. Bo krzemień pasiasty jest tylko w Górach Świętokrzyskich. Jest rzadszy niż diament. Jeżeli ktokolwiek tego nie wiedział, to powiem, że krzemień pasiasty jest rzadszym kamieniem od diamentu. Diamentów jest więcej niż krzemienia pasiastego. A więc, kochani, tak dzisiaj sentymentalnie zapraszam Was na galę forum Woman Power, gdzie łączę pokolenia, gdzie łączę kobiety, gwiazdy, ekspertki, kobiety biznesu, kobiety ekspertki, które niekoniecznie muszą mieć dużą firmę, mogą mieć jednoosobową działalność gospodarczą, które robią coś w życiu z pasją, czy to robią makoraniki, czy robią pierogi, czy robią firmy duże, czy są influencerkami, czy są coachkami. Ściągam cudowne kobiety moce, abyśmy dawały sobie tą moc i siłę i powróciły do korzeni, do pokoleń. Bo ja właśnie teraz akurat jestem w tej energii pokoleniowej, żegnając się z domem rodzinnym, witając kawałek ziemi właśnie w Górach Świętokrzyskich. I dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, dziękuję, że jesteście z nami i dziękuję wszystkim uczestniczkom, bo jest już nas ponad 200. Muszę dostawiać stoliki na galę, bo po prostu już się nie mieścimy, dostawiamy nowe stoliczki. I jeżeli macie mamy jeszcze, czy babcie, czy prababcie, ukochajcie je, uściskajcie, podziękujcie je, że są. Podziękujcie, że dzięki im ich trudowi jesteście tu, gdzie jesteście. To dzięki mamie, babci, prababci, to kobiety z waszego rodu dały wam moc, abyście były tu, gdzie jesteście. I mówię to też do panów. To dzięki waszym mamom, babciom, prababciom, tym kobietom ten ród idzie dalej, tak? A więc, kochani, jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę. No i zapraszam na galę forum Woman Power, ostatnie wejściówki pojedyncze na galę, czy na galę i forum, a ja jadę kupić torebkę do sukienki. Zrobię sobie przerwę, po prostu chwilowe odmurzczenie i cieszę się, że nawet mnie stać na to, żeby sobie kupić ładną torebeczkę, nie wiem jaką jeszcze, do sukienki na galę, żeby się ucieszyć tym, a że moja babcia nie miała takich luksusów i żyła skromniej niż ja, ale i tak na przykład moja już akurat babcia starała się z dziadkiem tak, żeby mój tato żył dobrze, żebyśmy my mieli lepsze życie. I doceńmy to, co zrobiły inne pokolenia dla nas. Doceńmy, ukłońmy się im i podziękujmy za to wszystko. Bo tak rzadko myślimy o tym. Tak rzadko myślimy o tym, że rodzice czy ktoś tam nic nam nie dał. Dali nam życie. Tak naprawdę, nawet jeżeli nie dali ci ogromnych pieniędzy, nawet jeżeli nie dali ci spadków, to masz życie i możesz je wykorzystać jak najlepiej potrafisz. Więc doceńmy to. Nawet ten dar życia. Zobaczcie, nawet ta osoba, która została porzucona
przez rodziców. Bardzo często tak jest, że mama nie daje rady, nie wie, że nie wychowa tego dziecka sama, że nie ma wystarczająco pieniędzy, odda do domu dziecka. To też podziękować tej mamie, która nie zabiła, nie poroniła, tylko po prostu oddała do domu dziecka i chciała, żeby to dzieciątko przeżyło, żeby miało to życie. I też takiej mamie też trzeba podziękować, że urodziła to dziecko, tak? I docenienie tego, że po prostu, że dała ci życie. Tak rzadko o tym myślimy, tak rzadko o tym mówimy, a ja tutaj wracam do tego przy Gali Forum Woman Power, moc kobiety. Bo ta moc, to jest moc, która idzie z pokolenia na pokolenie, z matki na córkę. I po prostu mamy taki krąg wsparcia. I cześć Beatko, mówię o ważnych, fajnych rzeczach. I jeżeli macie dzieci, to przekażecie to dalej. Jeżeli nie macie dzieci, to też nie czujcie się gorsze. Przekażecie to części rodziny i przetransformujecie tą swoją rodzinę, wasz ród poprzez swoje życie. Mamy moc transformacji swojej rodziny, swojego rodu, inspiracji do tego, żeby ród rozwijał się i rosnął wraz z nami. A więc ja się bardzo cieszę, patrząc na swoją rodzinę, jak dużo z moich bratanków, siostrzenic, czy tutaj siostrzeńców, brata też, córek, po prostu poszło dalej na studia. Część wybrało jedną drogę, część wybrało drugą drogę, część robi karierę, część ma rodziny, część żyje tak, część żyje inaczej, ale mają o wiele łatwiejsze życie niż moja mama, niż moje babcie, prababcie, niż nasze wcześniejsze pokolenia. A więc, kochani, doceńmy to, jeżeli i pomyślmy o tym dzisiaj, bo tak przyszło to do mnie, kiedy w piątek właśnie żegnam się z moim rodzinnym domem i witam kawałek ziemi po babci Jadwidze, prababci. Kurczę, coś mi tutaj traktują jak babcie, mimo że jej nie widziałam, jak ona wygląda. Być może jestem do niej nawet podobna. I doceńmy to. I ukochajcie, jeżeli macie mamę, babcię, wyściskajcie, utulcie, bo ja już akurat ani babci, ani mamy nie mam, a więc uściskajcie, ukochajcie i tyle. Tyle na dzisiaj. No i ostatnie wejściówki Gale Forum Woman Power. Zapraszam, kochani, a ja w drodze, bo chcę kupić sobie, tak jak mówiłam, torebkę do sukienki na galę. A więc dzisiaj chwila przerwy. I w tej chwili przerwy nagrywam Wam ten live'ik z Ubera, dosłownie. Tak, żebyście mieli taką inspirację, zastanowili się o tych pokoleniach. I zapraszam do przeczytania tekstu na mojej stronie. Do tekstu, który tak mnie wzruszył, że płakałam, jak pisałam ten tekst. Bo akurat ten dom, który stoi na ziemi, właśnie po tej, którą kupiła prababcia Jadwiga, ten dom jest symbolem rodziny, jest symbolem długowieczności. Ten dom, młody dom, jest symbolem tego, że tak naprawdę jesteśmy tu na chwilkę. Dom potrafi rosnąć 1000 lat, a my to jest 12 naszych żyć. Jeden, życie dębu. To jest 12 naszych żyć, kochani. Jak sobie zdamy sprawę z tego, to po prostu wszystko nabiera jakiegoś wielkiego dystansu i zdajemy sobie sprawę, że wszystko gdzieś tam przeminie, my też. I co chcemy po sobie zostawić? Być może właśnie taki dąb i tą ziemię, która przejdzie być może na inne pokolenia. Może ktoś inny się zaopiekuje tymi drzewami, tym tą ziemią, być może ktoś inny ją kupi i stworzy tam kolejny dom przy tym właśnie dębie. I kochani, ja nie wiem, czy na tej ziemi będą moje kolejne pokolenia, którą kupuję z tym dębem, czy będzie to, ta ziemia pójdzie gdzieś indziej, ale wiem, że zostawię tam cudowną energię, bo to jest po prostu ziemia po mojej prababci,
do której mam sentyment i to akurat nie jest to nie jest tutaj projekt jakiś komercyjny, tylko tutaj to jest po prostu kawałek mojego serca i jak się daje serce w cokolwiek robimy, to ludzie czują i ta energia gdzieś zostaje. Kochani, a oglądałam bardzo poruszający live, który wrzucę, nie live, tylko YouTube, pani doktor Diana, która mówi o astrologii i która mówi o energii i robiła badania nad tym, że nawet idealna kopia obrazu, czy Da Vinci, czy Gauguin, to nie jest ta sama energia, bo po prostu my, malując coś, robiąc coś, zostawiamy swój ślad energetyczny. I on, ten ślad energetyczny, nawet jest na obrazie. Jeżeli ktoś zrobi idealną kopię, ale ma kompletnie inną energię, to ten obraz nie będzie miał takiej samej wibracji. To jest bardzo ciekawe YouTube, nagranie na YouTube, które udostępnię Wam. Dlaczego? Dlatego, że to jest pani doktor Diana, która zajmuje się astrologią, wibracjami, energiami, która zajmuje się czakrami. I pani doktor Diana pracuje na uniwersytecie, pisze książki i robi badania naukowe. A więc da się to troszeczkę odczarować, wytłumaczyć, jak to wszystko działa. Kochani, właśnie dojeżdżam do Piaseczna, do outletu, bo nie przepłacam. Inflacja inflacją, stać mnie na trochę więcej, ale jadę właśnie do outletu, do Piaseczna, taka mini promocja, że mimo inflacji, tak, robię zakupy, ale z głową, nie jakieś tam nie wiadomo za jakie ceny, coś fajnego wybiorę w dobrej jakości, ale niekoniecznie za nie wiadomo ile kasy. Trzymajcie się, kochani, buziaczków moc i do zobaczenia Gali Forum Manpower i na kolejnych live.